Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj tak tylko pokazać Wam to, co się aktualnie dzieje na polach. Mamy dzisiaj którego? Kwietnia 23. Na zewnątrz burza piaskowa, lepsza burza, kurczę, jak burze śnieżne. Zawieje i zamiecie piaskowe. Na drogach nanosi tyle piachu, że miejscami zaraz będzie problem z przejechaniem. Akurat jesteśmy tutaj gdzieś na działce w okolicy. Ziemia trzecia, czwarta klasa. Zawłokowane, żeby nie było. Nie było rane na wiosnę, ale widać, co się dzieje na zewnątrz. Jak erozja wietrzna daje czadu. Nie dość, że jest strasznie sucho, te rośliny cierpią z braku wody, niedoborów wody. To jeszcze teraz z dużą temperaturą, mamy 19 stopni. Mamy takie burze piaskowe, tumany unoszącego się kurzu, nawet w mieście wszystko lata, no i ta erozja wietrzna jest bardzo niebezpieczna, tak? Po pierwsze, że tracimy bardzo dużo wody, to parowanie z ziemi, jeśli jest gdzieś ziemia, czy z samych roślin jest bardzo duże, ale kolejnym zagrożeniem erozji wietrznej jest właśnie, no, po pierwsze, psucie struktury, no i kolejna sprawa, jeśli mamy małe siewki, mamy ziemię niepokrytą, tak jak na przykład w naszym przypadku, gdzie mamy zasiane warzywka, czy też w burakach. W burakach nie jest źle, bo Czajkowski trochę nam tutaj ograniczył tą erozję wietrzną, chociaż też na największym piachu, na 4B, gdzieś tam delikatnie zawiewa, ale taki duży wiatr z piaskiem może powodować wycinanie, tak, naszych roślin, może je nam po prostu, no, obcinać i rośliny będą więdły. Akurat w tym momencie, w tej chwili trochę przestało wiać, ale widzieliście, co było przed chwilą. Jak możemy sobie radzić z czymś takim? No, tutaj wychodzi zasada, żeby jak najwięcej siać jesienią, tak? Oziminę, oziminę, jeszcze raz oziminę. Jeśli mamy roślinność, mamy przykryte rośliny, to tutaj tego problemu, no, nie powinno być, tak? Nie powinno nam tego piachu zabierać. No i nie tracimy tyle wody, tak? Gdzieś tam wiosenne orki, to już w ogóle porażka. W tym momencie trochę przestało wiać. Wyjdę jeszcze na zewnątrz i pokażę Wam, jak to wygląda na polu. Akurat, o, idzie tutaj taki tajfun. Są takie chwile, widzicie, tutaj żadna lekka ziemia. Jakaś linka, drugie zawłokowane. Nie jest to zostawione na pastwę losu. No i niestety aż przykro patrzeć, bo mówię, no, wszyscy się starają. Wszyscy razem, rolnicy. Robimy tak, by było dobrze, ale pogoda po raz kolejny pada widle. Najpierw przymrozki, potem susza i teraz jeszcze erozja wietrzna, no i wycinanie. No, mam tylko nadzieję, że mi tych warzyw i buraków nie zwieje. Jeśli miałbym zasianą pietruszkę na redlinach, to podejrzewam, że dzisiaj już bym jej nie miał. Taki wiatr kwietnie. Jak będę przejeżdżał, będę jechał do gospodarstwa, bo jestem kawałek od domu, nagram Wam jeszcze, jak nawiało na drogę, jak zasypało nam redliny od ziemniaków, bo ziemniaki mamy zasadzone po wiosennym kultywatorze, po mandamie na głęboko, sadzone w zeszłym tygodniu. No i jest kiepsko. I właśnie też jeszcze tutaj druga sprawa dla kierowców, dużym zagrożeniem są po prostu brak widoczności, tak? Brak widoczności na przejeżdżającej drodze. Piach w zębach, wszystko. Dobra, myślę, że to tyle. Jeszcze gdzieś tam fragment, może kamerę chwycę i coś nagram. I dajcie znać koniecznie, jak u Was, czy też macie problem z erozją wietrzną. Jak sobie z nią radzicie? Oczywiście tutaj nie dotyczy głównie słabszych, tak? Jedziemy i będziemy patrzeć, co się dzieje. No, to, o czym mówiłem, tutaj widzicie, zaraz będzie naniesione na drodze. Z daleka, jak się patrzy, to wygląda, jakby szły ciemne chmury z ulewnym deszczem. A to tylko burza piaskowa. No już się drzewa łamią, nawet nie wiem, ile to wieje. Z gminy dostałem SMS-a, że w porywach do 80 km. Widać na prawo. Akurat w tą stronę, o, tak nie nanosi, ale jechałem w tamtą, to na drodze był moment, że nie było nic widać. Dobra, tniemy. Zawieje i zamiecie śnieżne. No, tutaj na dobrze uprawionym polu
podsadzenie, no jakichś drzewek. Zobaczcie, aż się takie wydmy usypały z piasku. Aż się wydmy usypały z piasku. Tutaj sekundę poczekamy. Zobaczcie, jak tutaj nawiało z sąsiada do sąsiada w pole, jak tutaj nawiozło. Zaraz wam pokażę ile. Nie będę wychodził, będę miał piach wszędzie. Przykro patrzeć na takie widoki. Widziałem dzisiaj na grupie rozmowy o rolnictwie. Niestety jest to dosyć częsty widok na dzisiejszych polach. O, zobaczcie jak zaczyna dawać, zobaczcie to. Już się i tak chyba trochę uspokaja ten wiatr. No i tutaj narożnik z piątą klasą, gdzie mówiłem, że na wiosnę było uprawiane mandamem pod ziemniaki, redliny. Zobaczcie, jak się redliny przysypały. Zobaczcie, co tu się stanęło się. No masakra, no jest porażka. Zobaczcie, redliny były zrobione. Tutaj mam z tyłu cebulę, której już pewnie nie będzie, jeśli powschodziła. No niestety, przykro patrzeć, ale takie jest rolnictwo. Coś nowego zawsze, coś nowego. O, jeszcze tutaj zobaczcie na rzepak, w który nawiewa masę piasku. Nie dość, że jest uschnięty, to jeszcze teraz obrywa piachem po oczach, tak? Dzisiaj wyjść na zewnątrz to jest no koszmar, tak? Piach w zębach, w oczach. Piach i zgrzytanie zębów można poczuć. A i folię, aż mi rozbiera, aż mi folię wyrwało. Muszę iść znowu naprawić. Nic nie zrobimy. Dobra, trzymajcie się na razie i nie dajcie się porwać.